Jeden czytelnik. Pół tuzina autorek. Ponad 30 książek. Największy quest fantasy drugiej dekady XXI wieku. Godaj ponownie wkracza do świata czarów. Sokola magia. Autorstwa Saszy Miller to ostatnia książka z podstawowego sześcioksięgu pod cyklu Wielkie Poruszenie. Prócz niej jest jeszcze Kluczkę Plianów, Magiczny Kamień, który omówiłem zupełnie przypadkiem wcześniej, i Warding of the Witch World, który po polsku został wydany w dwóch tomach. Na Straży Świata Czarownic i Zamknięcie Bram. Czemu tak go rozdzielono, nie wiem. Zastanowię się pewnie nad tym, jak go przeczytam, ale pomyślałem sobie, że przeczytam go jako ostatni tom, czyli po drodze nadrobię wszystko inne. Sokola magia przywraca trochę wiarę w to, że może się w tym cyklu jeszcze coś zdarzyć. Myślę, że spokojnie poziomem dorównuje Wygnance, która jak dotąd w tym podcyklu była najlepszą powieścią. Zresztą, no nie oszukujmy się, po naprawdę twardym wyżygu, jakim było Na skrzydłach magii, czy też jak to w oryginale się nazywało, My kobiety, wszystko wydawałoby się dobre. Ale nie, ta książka jest całkiem przyzwoita. Oto jest sokolnik, który mieszka z żoną. Dobrze wiemy, że po wielkim poruszeniu takie rzeczy się zdarzają. Zresztą w ogóle w wielkim poruszeniu dużo uwagi zostało poświęcone sokolnikom. No więc on mieszka z żoną i mają córkę. Małą taką dziewczynkę, i pewnego dnia, kiedy akurat ani jego, ani jej nie ma, do ich wioski przybywa czarownica z Rady Czarownic i zabiera małą do S, gdzie oceni ją najwyższa strażniczka. Razem z nią wjedzie 5 innych dziewczynek, które mają zostać czarownicami. Zrozpaczeni rodzice oczywiście ruszają w pościg. Rzecz naturalna. Lecz kiedy docierają do S, okazuje się, że dziewczynki pod opieką jednej z czarownic ruszyły już w drogę do przybytku mądrości. Znamy to miejsce z Trojga przeciw światu czarownic. Tam więziono młodą Tregartównę, której imienia do dzisiaj nie odważam się wypowiedzieć, skąd uwolnili ją bracia. Dziewczynki jednak nie docierają do samego przybytku, gdyż po drodze napadnięte zostają i porwane przez alizończyków na polecenie kilku ocalałych kolderczyków, którzy w twierdzy Alizon znaleźli schronienie. Dla Alizonu i dla kolderu nadeszły czasy bardzo złe. Najpierw przegrali kolderczycy, zniszczeni przez Tregarta i jego małżonkę i dowodzone przez nich wojska. W związku z tym chwilę później załamała się inwazja alizończyków na krainę Dolin i przegrali oni wojnę, która miała zapewnić im Lebensraum i całą resztę. I najogólniej rzecz biorąc, no w Alizonie ostro wieje sandałem. Nie tak źle jak w Karstenie. Po klęsce księcia Pagara, którego pogrzebały góry. Ale prawie równie źle. Dlatego właśnie za namową kolderczyków alizończycy porwali 6 małych wiedźmiątek, których tamci zamierzali użyć do swoich celów. Jest dużo fajnych momentów w tej powieści. Jest takie rozdzielenie akcji właśnie z częściowym zazębianiem się, bardzo popularne w tym cyklu, że chociażby
Wspomnę na przykład trylogię Gryfa, ale nie tylko przecież, bo i Lynn McConchy korzystała z tego zabiegu i w innych książkach również można się na to natknąć. Są sokolnicy, są walki, jest poświęcenie. Okazuje się, że Sasha Miller całkiem dobrze radzi sobie z zarządzaniem taką ilością bohaterów. Chociaż trzeba przyznać, że Małe Wiedźmy tak jakoś mi podjechało trochę taką ekipą małych Hermion kilkuletnich, że one świetnie sobie radzą. Chociaż one są tak traktowane jako trochę bohater zbiorowy, mimo że każda ma jakąś tam swoją osobowość i ci rodzice tej małej, oni też w zasadzie funkcjonują troszkę na zasadzie bohatera zbiorowego. Mało jest rzeczy w tej książce, które gdzieś tam, powiedzmy, wprowadzałyby rewolucję. Jest trochę takich nowości. Ciekawostką jest wprowadzenie Alizonu. Zresztą bardzo dobrze potem jest to rozwijane w omówionej przeze mnie wcześniej, ale de facto późniejszej, jeśli chodzi o chronologię cyklu, książce Magiczny Kamień, w której są zresztą odwołania do wydarzeń z Sokolej Magii. Ostatecznie wszystko kończy się dobrze dla wszystkich i muszę przyznać, że dla mnie również ta lektura, jakakolwiek by nie była, to jednak jest takim dobrym zakończeniem, wyciągnięciem z naprawdę koszmarnej traumy, jaką był tom poprzedni. Także jeśli chodzi o wielkie poruszenie, tak, Wygnanka i Sokola Magia to są dwie z sześciu książek tych takich podstawowych, które warto przeczytać. Prócz oczywiście wspomnianego Kamienia jest jeszcze Klucz Keplianów, o którym będzie w kolejnym odcinku, i właśnie wspomniane na samym początku Warding of the Witch World, które czasem określane są, te trzy książki, mianem Kronik Świata Czarownic. Chociaż myślę, że to miano tak naprawdę lepiej pasuje do podstawowego sześcioksięgu. Ciekawostką jest zresztą to, że chyba taki, a nie inny podział tak naprawdę tego podcyklu wziął się tylko i wyłącznie z tego, że pierwsze sześć książek zostało wydanych w takich dwupakach. Jakby. Tak samo jak na Historię Wojny o Pierścień mówi się często trylogia. Błędnie zresztą, bo tomy wydawane były po dwa. Tak samo miało to miejsce tutaj. U nas w Polsce, w polskim wydaniu nie było tego widać, bo wydano te książki samodzielnie. Więc tym bardziej. No dobra, nie wiem, co chciałem powiedzieć. Pozdrawiam.